Cześć wszystkim. SLM dzisiaj komentuje z Bobikiem. No siema. Generalnie to nie wiem jak to wyjdzie, to komentowanie, bo Alpa jak elegancko zrobiłem dzień pierwszy, konkursy. Super. Będę musiał grafiki zmienić, bo są ciulate. Lista startowa: Kacperek, Elitema, Grajek, Marcinek, Schrzan i Bomba. Ale żeś to zrobił. Ja pierdolę, nawet widzicie jak zapozowaliście, nawet nie wiecie kiedy. Bombacik jeszcze na końcu. I zaczynamy od HS47, jak zwykle co sezon. Ty w ogóle pamiętasz jak to było? Bo to kiedy myśmy to nagrywali? Znaczy ja wtedy nie byłem, bo mi się nie chciało. A kurwa. Albo nie, byłem na dworze. Aha, no tak, przecież nie było na liście startowej. Podobno YouTube nie lubi przeklinania, ale mam to w dupie kompletnie. Niech sobie dają ludzie dzwoneczki. O, zostawiłem speed 1.5. Zajebiście. Patrzyłeś w ogóle na generalkę, jak tam później będzie wyglądało, czy tak średnio? No, nie. Pa, jeszcze w prawym dolnym rogu dorzuciłem wyniczki 49 i 0. Co prawda jakoś mi się wydaje, że to jest słabo widoczne. Wszystko pięknie. Musiałem wywalić tabelę, gdzie było na żywo pokazane, gdzie, które miejsce, ile tak mają metrów na bieżąco, ale za dużo było roboty z tym. Musiał to inaczej wykminić. Ale jest coś takiego jak live scoreboard, czy coś takiego, i myślę, że z tego skorzystam. Marcinex 43,5. W ogóle. A czemu ty napisałeś 47? Będzie trzeba to poprawić w postprodukcji. Ja pierdziel. Nie mam pojęcia jak się komentuje takie rzeczy. Nie umiem się bawić Szpakowskiego, który jest swoją drogą beznadziejnym komentatorem. Mówisz. Ja tak samo. Oglądasz Eurosport? Czasami. Nie oglądałeś wczoraj Barcelonę, czy nie? Nie, ja po prostu w dupie mam jakiś Barcelony. Wszyscy fani Barcelony striggerowani. A co powiesz o Legii? Legiuni? Legia, tak? No, co powiedziałbyś? Legia to stara kurwa. Est? Właśnie, Adasiowi się naraziłeś. Chociaż i tak nie dotrwa do drugiej minuty nagrania. To jest straszne w ogóle, jak mi się nie chce tego komentować. Ja to nagrałem, żeby nie skłamać, no będzie chyba z 3 tygodnie temu. Na chuj jakiś komentarz. No też nie wiem. Ale podobno tak trzeba, że wiesz, profesjonalnie prawie, że jak w tych kulkach. Dawno tych kulek nie oglądałem z Dawidem. Zajebiste są, nie? No ba. Jeszcze... Tutaj sobie źle przyciąłem i nie chciało mi się później domontowywać, ale to poprawię następnym razem. Że nie dałem. Musisz poprawić te wyniki. No, muszę poprawić wyniki, bo chyba nie zmieniłem. Wszyscy mają po 47, czy mi się wydaje? Wszędzie są chyba 47. Co ty dupcysz? No patrz, on skoczył 44 i jest 47. Dobra, będzie do... Było starane, naprawdę, przysięgam. Ale no nikt ci tego nie odbiera, ale no, mógłbyś się postarać bardziej. Czy ja jeszcze spędzę pół godziny na zmienianie tych cyferek? Ja pierdzielę. Pa, 49, ja to 47. Generalki niestety nie pokażę. Boże Chryst, co ja zrobiłem? A to będzie montażowe cudo, jak ktoś zobaczy, wiesz. Ten pierwszy materiał z SLM-u, to mogę być pewny, że na drugim już będzie o wiele mniej osób. Więc z 10 do 0 spadnie. No, nie będzie aż tak źle chyba. Widzisz, już drugi konkursik, jakoś to leci. Ja jednak wrzucę tą generalkę. Gdzieś jakoś sprytnie. Żeby było to widać. Tutaj na bobach to chyba te czasy były strasznie bliskie z tego co pamiętam. No widzisz.
Jak obstawiasz, kto wygra? Kasper. Czemu, Kasper, nie wierzysz w Shana? Nie wiem. Winy? Nie wiem. Nie wiem. O, i 47 metrów. Git, co, muszę to wszystko pozmieniać, ja pierdolę. Bo to edytowałem na tej tabeli, która była live. Dopracowanie było robione. Jak myślisz, jaki czas będzie miał Marcin? 47 metrów. Też tak obstawiam. Jak ja później to wszystko pozmieniam w montażu i nikt nie będzie wiedział, o co mi chodzi. Boże święty. A tak sobie przejrzałem teraz na szybko, wiesz, tak kliknąłem na te skoki. No są te metry w prawym dolnym, no to chyba dobrze. Elitema. Ale w sumie w takim skromniejszym składzie dobrze się robiło tę ligę. Nawet jakby były tam dwie osoby więcej, to bym nie narzekał. Dwie mniej to samo. To następna liga dopiero gdzieś tak, nie wiem, w październiku. Nie, tfu, w listopadzie albo w grudniu. W grudniu najpóźniej, po południu. We tą kurwa ligę, pierdol. Co ja miałbym streamować Amonga? Czemu? Jak będę... brało osoby. Nie. Jak będę miał nowego kompa, to już wreszcie nie będzie problemu z żadną grą. W ogóle... A teraz jaką grą niby masz problem? Jak miałem tego Wiedźmina, co mi tak ciął na streamie, to problem był taki, że dosłownie każda gra mi ciała w momencie, jak ruszałem myszką. No ale to mogłeś sobie dać niskie ustawienie. Ale to mówię ci, że to było od ruszania myszką. Jak ruszałem myszką, to mi FPS-y to zaraz padały. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Ty kiedy tego laptopa kupiłeś? Nie wiem, w 2017, 18. No to i tak ci dobrze chodzi. No ba. Tylko nie był czyszczony. Od dawna. Kto by miał czasu na takie rzeczy? Trzeba pracować. A, to jest ten chyba zbanowany teraz jedzie, nie? Grajek. Ja nie? No, zbanowany jedzie. Ten, co pomylił odwagę z odważnikiem. A tutaj strasznie cieśniutkie są te czasy, tam o jeden tik czasami były różnice. Nie ma żadnych różnic, ciągle są 47 metrów. Ja ale bez kitu ja tego nigdzie nie zmieniłem? Boże święty, ja to będę musiał od nowa robić. Może coś się zdupcyło. To będzie Project Media. No patrz ile ja tego narobiłem, no jak to się nie zmieniło? 49, 47... Faktycznie jest pierdolia 47. Ale patrz, nie musisz nigdzie zmieniać. Gdzieś zmieniłem, patrz. Dwóch jest 49. 47. O, patrz, 47,5. Grajek 49. No dobra, ale krząt 47 metrów zrobił na bobsleju. To się poprawi. Marcinek chyba też będzie miał 47 metrów. Nigdy początki nie były proste. Pamiętaj. A to nie jest początek. Ale początki robienia czegoś bardziej profesjonalnie, chociaż... Ale po co robić coś bardziej profesjonalnie? I tak to nie da profitu, co nie? Bo ci to jakiś profit? Nie wiem, musiałbym coś zrobić z tym kanałem, to jest 5000 subów. Jeszcze jakieś chłopy, których nigdy na oczy nie widziałem, piszą do mnie, że mają u mnie moderatora. Pamiętasz tego chłopa? Da, pamiętam. Nie no, jak będę streamy, ale musisz czegoś popularnego robić te streamy. Bo ci tak wyjebie kanał. No właśnie, będę musiał to przemyśleć. Nie, bo streamy ci najwięcej dawały odcinki, to znaczy, no odcinki też. Poradniki, streamy. Poradniki dają fuj i streamy z czegoś ciekawego, ale... A jeszcze później zobaczę, jaka fajna muzyczka jest na. Może bez tej muzyczki tak jakoś krytyńsko się to komentuje. Elita ma 47 metrów elegancko. A to trzeba po czasie ślizgu na czacie. Bardzo się cieszę, ponieważ napisał, że jest. Co jest? No, Elitemo napisał. Jest. I to oznacza, że się bardzo cieszę.
No to chyba znaczy, że bardzo dobrze mu poszło w jego mniemaniu. Chociaż z tego co pamiętam, Talita za bardzo nie poleciał tego dnia na SLM-ie. To było tak dawno temu, że ja już nawet nie pamiętam kto jak startował. To trzeba by było skomentować na bieżąco jakoś. Podejrzewam, że jednak musiałby być profesjonalny komentarz w trakcie ligi i po prostu to razem z komentarzem zmontować. Bez kitu, nie? Bo tak to jestem wybity z rytmu. Jeszcze tak mrygam, mryk, mryk. Trzeba było wjebać tamten komentarz. Tego nie było na tamtym streamie. No ale tam to ja sobie gadałem jakieś dupie maryny, nie pamiętam o czym ci tam obrażałem. No było to wstawić. Nie no, zobaczymy jak to się przyjmie. Czy będzie 20 łapek w dół i 0 w górę, czy jak? I przyjdzie chłop, który powiedział, że ma u ciebie moderatora na streamie. No, może ten, znowu goticzka się porobi. Gotik, kurwa, to nudny jest. Dobra, to nie gotika, to jest Detroit. No i tak, jak będziesz miał tego kompa, to jeszcze dużo czasu. Jak dużo czasu? Jak mi starczy no, się na... Jak starczy mi się na to za 2 tygodnie pierwszy stream. Ale nie starczy ci siano. No jest taka możliwość, jest taka opcja. Pak, 3-2-6 tutaj robi zoom. O kurwa, ale zrobił. 26 sekund. Nie, 47 metrów. No Krzan tutaj walczy po prostu o zwycięstwo. Niesamowite emocje, zwłaszcza, że wiem co się wydarzy, dlatego to się chujowo komentuje w sumie. No bez kitu, nie? Znaczy no wiem, to jest... już tak średnio pamiętam, no bo to było z 3 tygodnie temu, jak już mówiłem. Ale to jest tak, że to na bieżąco powinno być. No, następnym razem tak zrobię, że na streamie jednak nie będę gadał o dupie maryny, tylko wiesz. Ale i tak będziesz gadał o dupie maryny. No i co, ja ci poradzę. O, już przeszliśmy płynnie, bardzo płynnie do kajaków. Patrz, znowu lista startowa kajaków. A to akurat nie fajnie wygląda. I to wiesz, grafiki, nie? Jak Liga Mistrzów normalnie. Normalnie 5. sezon. 5 sezonów mi zajęło, żeby zmontować jakiś dzień ligi. I to jeszcze niedorobiony sposób. Nie. Najlepiej było zrobić, wrzucić na kanał 2-godzinne skróty. Znaczy całą ligę. No bo. To jest wiadome, że każdy by to oglądał. Całe. Ale może ten, może rozpoczniemy jakieś new school komentowania, że wiesz, mówić o wszystkim, tylko nie o tym, co się dzieje na ekranie. Bez kitu, nie? Na przykład, nie wiem, dlaczego Pyra jest Tede fanem... Tede kurwą jest. To też, ale dlaczego Pyra jest fanem Lecha? Przecież to wstyd jest kolejorzem być. Wstyd to jest byciem kibicem Legii. Dlaczego tak uważasz? Znaczy, ja tak nie uważam. Ja bardzo lubię Legię. A, bo nie chcesz się narazić na muta permanentnego? Jakiego muta? No, na Discordzie. Ale ja to w dupie mam. A, no to git. Ja w pewnym momencie zapomniałem w ogóle, że ja mam jakiś kanał, kurwa, i Discorda. Jak jebałem te szychty. Ja pierdolę. A co teraz, wolne masz, czy co? No nie, mocną zmianę. Nocne spanie. Co, coś śpisz kulturalnie? Nie, pracuję bardzo ciężko, żeby móc opłacić serwer dla moich widzów Minecrafta. Tak? Bardzo ciężko pracuję? Ja, żeby kupić sprzęt do streamowania i tak dalej. Ty chcesz RTX-a czy AMD? Jednak biorę RTX-a. Biorę RTX-a 2070 Super. Uznałem, że... Profesor jaki? Ryzena 7, 3800X, jeśli dobrze pamiętam. Uznałem, że mogę sobie kupić dobrego kompa z generacji wstecz, no bo w sumie na chuj mi komputer dostosowany pod 4K, jak ja i tak nie zmieniam teraz monitora. No właśnie, no i tak mam 4K na monitorze. Mam 1080p. A potem już raczej nie przewiduję wielkich inwestmentów w sprzęt. Ile masz hercy na tym monitorze?
człowieku, 60, ten monitor ma... kurwa. Ten monitor ma z 8 lat i kupiłem go dlatego, że wiesz, 1080p, to jest LEDowy i ma dotykowy panel pod spodem, że on nie miał przycisków. I ja tak mówię, o kurwa, ale płaski, zajebisty. Płaski, taki cieniutki, ma dotykowy panel i ja mówię, o, biorę, tata kupi. No i masz. Hop, ja go kupiłem, jak byłem chyba na końcu gimnazjum, to było, nie wiem, tak z 8 lat temu, coś takiego. Koniec gimnazjum, początek technikum, nie pamiętam. Szanik se tam płynie. Ja mam nadzieję, że ten czas szybko spłynie i nie będę musiał już więcej gadać o tym filmiku. Go wrzucę i będę miał z głowy. Ale... W ogóle jak się zapatrujesz na powrót Maxika i Żabki na Discorda? Bardzo się cieszę. Ze spraw bieżących. To są moi przyjaciele. W ogóle na tym Discordzie taki zwierzyniec się robi czasami, ale ja to lubię. Bo coś się dzieje. No bo wcześniej nie było takiego zwierzęca. 2019. Był rigor. Ale tak. Był rigor przed chwilą, znaczy. No ten daje permę co chwilę. Głuptasek. Abaś. Kto to widział? Powiem ci, jak ten SLM będzie miał więcej niż 20 wyświetleń. W sensie do końca tego roku, to będę zadowolony. Nie no. Ludzie mają dzwoneczki u siebie. Genialne wyświetleń. A ze Starej Gwardii kogo byś chciał jeszcze widzieć na SLM-ie? Ale jaka Stara Gwardia? No nie wiem, bo wszyscy ci coś są. Nie grają. No ale wszyscy grają. Aha. No dobra. Mi też pasuje tak, jak jest. No po co komu więcej osób? Pomyśl sobie, być może jak ten... Jakby coś dalej siadło z tym streamowaniem, to byłoby was znowu tyle samo, co na początku. Kubikami. Ty możesz wrąbać te reklamy do filmów, czy nie? Jeszcze nie. To znaczy one same się wyświetlają chyba, jak nawet ich nie mam. W sensie nie idą na moje konto. No ale wyświetlenia już masz. W sensie no wymagane pewnie. Znaczy aktualnie nie, bo tam trzeba mieć jakiś ten, ileś wyświetleń na jakiś ten okres. No to trzeba mieć chyba, nie, godziny. Godziny i suby. Trzeba mieć 1000 subów i w ciągu roku mieć... Nie wiem ile, 2000 godzin? Coś takiego? Ja mam wszystkiego po połowie, tak mniej więcej, bo ja teraz na kanale jest 550 subów. Jest chyba ze 150 tysięcy wyświetleń. To godzinowo nie wiem ile tam będzie. Z 500 na pewno. Nawet nie wiem, z czego nagrać poradnik z Minecrafta, bo już nagrałem o tych, jak zainstalować shadery, to uznałem, że to lekka przesada była. Że czemu lekka przesada? No to jest takie durne, no bo tam tylko wrzucasz do folderu i tyle, nie? No i co z tego, ale parę osób to oglądało. No, ludzie, ten Gothic kuźwa nabił nawet tam chyba z 4000 wyświetleń. Co? No, ale że jakiś poradnik do Gothica? No. Ale ja teraz zacząłem w ogóle wstawki dawać, nie? Jakiegoś Michała Pola i ten. Oprócz Ale Michała... to raz tylko zrobiłeś. Michał Pol i teraz był Major. Ale to tylko raz zrobiłeś, że wstawiłeś. Nieprawda. Był nawet My name is Jeff. My name is Jeff. Super. Ekscytujące. Nieprawdaż? Może ja bym bardziej nadawał się na podcasty niż na ten... Komentowanie? Niż na robienie ligi w Minecrafcie. A. Podcast na Jakie przykład. Jakie podcasty? Nuda. To by musiał. Totalna nuda. Do podcastów zacząłem mieć mikrofony dojebane i obróbkę audio zrobioną. A podejrzewam, że nie będzie mi się chciało tego obrabiać. No, chyba nie będzie ci się chciało zbytnio. Nie, ale czekaj, tutaj nie zmieniłem też tych 47 metrów. No nie, ciągle mają 47. No to jak na kajakach, no to by się zgadzało, no to może być taka odległość w sumie od startu do mety. No że tu masz ciągle tą samą, a ty, bez kitu, ciągle jest ta sama odległość. No.
Lipton trochę. W ogóle mam dzisiaj fryteczki na obiad. Co masz? Fryteczki. Z czym? No, z keczupem. No ale z czym, kurwa? No z ziemniaków, no kurwa, no z czym, no. Z talerzem. Bez żadnego mięsa, kurwa? No jak z no frytki po prostu, no frytki. No jak debil, kurwa, bez mięsa. No jak frytki z mięsem? Kto tak podaje frytki z mięsem? No nie wiem, kurwa, jakiś gyros czy coś. Albo, kurwa, kup kebaba. Nie no, taniej to ja zrobię samemu. No to zrób samemu i zjedz. Zrobię, żebyś wiedział. Ależ wieje. Zesrasz się, a nie zrobisz. A jak tam roślinki, bo dawno nie było info. No już prawie wszystkie zwiędły. Żeby nie było niedomówień, oczywiście to były zwykłe przyprawy i pomidorki. No, z twojej winy, czy? No nie no, no już jest listopad. No ja kurwa się nie znam na roślinach. No, ja co robię na działce? Nie wiem. Nie. A coś rośnie? Coś tam na pewno. No to właśnie. Mi rośnie wiara w moich widzów po tym, co widzę, co się dzieje na Discordzie. Co demiarze wrócili. Oni mają rigged. O, w sumie dobra, nie mają. O, i Kasperek był ostatnim. I teraz no i prawdopodobnie ciekawe, jakie będą wyniki. Teraz wyniki zobaczmy. No. Klasyfikacja generalna. No, Chrzan pierwszy. Kasper drugi. Z 38 punktami. Kasper traci do niego 3 punkty. Marcinek gdzieś tam turla dropsa pewnie. Na ostatnim szczeblu podium jest Grajek. 14 punktów traci do Kaspera. No i to chyba koniec, to no powinniśmy się pożegnać. No i piąty sezon SLM. Zapraszamy. S. Wszystkie linki w opisie. S.